Okazja Eucharystii, okazja szczególna, 25. rocznica śmierci biskupa Józefa Rozwadowskiego. Tej modlitwie towarzyszy pewnie we wszystkich tu zgromadzonych emocja szczególna, bo wspominamy śmierć i życie, posługę biskupa, którego wszyscy tu nazywali ojcem. Publikacji, którą opracował też obecny z nami ksiądz profesor Różański, gdzie przytoczonych jest wiele wspomnień o biskupie Józefie. Ksiądz arcybiskup senior stwierdził, że te wszystkie wspomnienia schodzą się w obrazie biskupa Samarytanina. To znaczy, że biskup Józef miał nie tylko wielki dar odczytywania potrzeb czasu, bo żył w czasie, który wymagał postawy Samarytanina, ale miał też wyczucie wielkie tego, co Duch mówi do Kościoła, bo Duch na Soborze Watykańskim II przemówił przede wszystkim obrazem miłosiernego Samarytanina, więc to jest niezwykły dar rozeznania i czasu, w którym się żyje, i natchnień Ducha odpowiednich do tego czasu. Dziękując Panu Bogu za życie ojca biskupa Józefa, prośmy też w czasie tej mszy świętej, by nam wypraszał jako nasz orędownik u Boga, żeby nam wypraszał takie rozeznanie duchowe i czasów, w których żyjemy, i natchnień Ducha dla Kościoła. Wszystkich bardzo serdecznie witam na tej mszy świętej. W szczególny sposób witam księży biskupów, księdza arcybiskupa, seniora, witam wszystkich kapłanów, was wszystkich, którzy chcieliście być tego wieczoru na tej Eucharystii.